Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i zabieramy się dalej za eksplorację tych lochów ptumeryjskich. To jest chyba serce już, ale... Gdzie teraz? Czyżby tu? Nie, bo otwieramy w tą stronę. Czyli trzeba w tamtym kierunku lecieć. No jeden dzień minął, więc moja orientacja jest jak zwykle zresztą kiepska. Na dół. No głębokość tego jest podobno taka sama jak poprzedniego lochu. Więc możemy się podobnej długości podróży spodziewać. Dobra, warstwa druga. A za drzwiami w warstwie drugiej co znajdziemy? Tych samych przeciwników, czy może coś innego? No, poprzedni loch zaskakiwał czasami. Na przykład częstotliwością pojawiania się latarni. Czy tam lampek do zapalenia. Okej, drzwi zlokalizowane, bestia namierzona. Ew, a to jest coś większego. Czyżby to jest wilkołak na drugim poziomie? Na drugim levelu? Taki już po właściwej transformacji i jeszcze trochę. Ale chyba kiepski mam wachlarz ciosów. Ale moment, moment, on chciał czymś tam czarować. Aha. Już kiedyś się z tym spotkałem, ale pobieżnie tylko. Szybko to zabiłem, z tego co pamiętam. Ale chyba miał jakiś ogniowy atak, że buchało płomieniami czy... coś w tym stylu. Dobra, a za bramką numer 1 trzeba iść się? Pomieszczenie ze świecznikami. Pewnie jakaś drabina na górę gdzieś. Aha. A tutaj z kolei jaka niespodzianka na nas czeka. Pustka. Oj, albo nie do końca. Dobra, zajrzyjmy tam najpierw. Dając się porwać złowrogiej atmosferze. I bardzo prostym do pokonania przeciwnikom się okazuje. Czyli kolejny loch, a ja dalej jestem zbyt mocny. No i zbyt przebiegły, widzieliście? Jaki to był piękny unik. Choć totalnie niezamierzony, po prostu tam poszedłem. Ej, to idzie rozwalać. To pięknie, dobra. To o pułapki już nie będziemy musieli martwić, chyba. No chyba, że na jakąś teraz wejdę, wpadnę. No, nie, chyba nic nie ma tutaj. Żadnych wystających z podłogi kamieni. Bo to jest zazwyczaj rzecz, która uruchamia pułapki. Po prostu głaz. Dźwignia, którą trzeba nastąpić stopą. Nie, dobra, ale tutaj czyżby coś jeszcze? Nie. No ale widzicie, tutaj jest totalnie przede mną teraz. A może, o, jeszcze ją oświetlę dodatkowo. Up. No i normalnie już bym dostał teraz te 3 strzały, no ale... Trzeba zapobiegawczo niszczyć to wszystko, w cholerę. To co w takim wypadku? No już dół? Zwiedzamy? Nie. Kolejne wrota, ale dużo tego jest. Naprawdę i teraz żałuję, że nie zrezygnowali po prostu z tej animacji podnoszenia. Bo cenne sekundy. Znaczy w sumie tutaj nie ma być szybko. To jak idziesz szybko, to giniesz. Trzeba powoli, cierpliwie. Ale kurczę, te lochy są naprawdę bardzo do siebie podobne. Wyglądają praktycznie identycznie. Chyba, że jednak nie. Bo tam było przejście ostatnie, jeżeli dobrze pamiętam. W poprzednich lochach. Nie, no wygląda tak samo. Tutaj będzie ktoś większy pewnie na dole. No właśnie. Znaczy z grubsza jest to to samo. Nie wiem, a może tutaj byliśmy? No, te centymetry. Robią różnicę. No, ale tylko gniew jak klejnoty. Przecież ja tego mam od cholery już. Ale dobra. Co jest na dźwignią? No. Trzeba obsłużyć z przodu, nie wiem czemu. Łatwiej by się ciągnęło do siebie, a nie w prawo. Ja wiem dokładnie, gdzie się otwarły. Mam nadzieję, że pamiętam. No, na szczęście pamiętałem. I ten teleport wcale nie był dlatego, że się gubiłem jakoś tutaj. Błądziłem. Nie. A wraz z pilny telefon. Znowu, wiecie, jak to bywa w Dark Souls i w Bloodborne. No nie ma pauzy. Więc coś trzeba było zrobić. Musiałem biec i rozmawiać. Ale dobra. O. No to świetnie. Nie wiem, czy jestem gotów. Nie jestem gotów. Ani trochę na taką walkę. Oj nie, to jest łek! No nie! O kurde! Ale przerąbane!
No! No i teraz już mogę w miarę z nimi powalczyć, trzymać dystans, nie, ale rezygnujemy z Lokonu. Bo mi tylko tutaj pląta i plącze moje poczynania. Dobra, zacznijmy od pchnięcia. A teraz może coś większego. Cholera, szkoda, że nie podwójnie. No ale serio, ci sami nawet, kurczę, wrogowie, no to... Okej, no rozumiem, że to jest chyba generowane faktycznie losowo, ale... No to samo cały czas. Ja myślałem, że właśnie losowość spowoduje, że nie będzie takiej rutyny, a tutaj są ci sami cały czas przeciwnicy. No po prostu, jeżeli to było zaskoczenie za pierwszym razem, to już teraz... Ani trochę. Dobra, uzyskałem na nim. Oj nie! O kurde, nie! Bez przesady, no widzicie ile on ma zdrowia, by on mnie jeszcze porobił teraz. Ale to by była siara. Nie, dobra, kończmy to. Jasny gwint, nie, dobra. Pełna koncentracja, piechot. Zero rozkojarzania się teraz. Co my tu mamy? Aha. Po pokonaniu dopiero pokazuje się lampa. Szkoda, że nie mogę tak sobie przyteleportować, gdzie chcę. To by zdecydowanie ułatwiło sprawę. No dobra, to nie był ostateczny boss. To były przedbiegi tylko przed prawdziwym wyzwaniem. Które znajduje się jeszcze głębiej. Może nawet poniżej warstwy trzeciej? No dobra, spodziewajmy się kościotrupów. Może jakieś szczurki. Albo lampa. Ej nie, sorry, naprawdę, ale to wygląda identycznie. No tak. Tylko przedmioty inne może znajdę. Najpierw zabiję oczywiście. Lśniące monety, no to jest mega turbo słabe. Chodzi o to, co prawda, za sprawą właśnie tych lśniących monet, bo je można po prostu sobie rzucić na ziemię. Kurde, mogłem atakować z wyskoku. Za pomocą tych monet jednemu kolesiowi udało się pokazać, że za bestią kleryka drzwi, które są po lewej stronie, miały być kiedyś skrótem, tylko coś tam widocznie nie zagrało. Bo nie można ich nigdy otworzyć w całej grze podobno. Po prostu powtykał te monety w ścianę i poszedł z drugiej strony zobaczyć, no kurde... Piechol, mówiłeś, że to samo i zapomniałeś, że tu gościu z armaty truje. No dobra, ale skoro... Jest prosiak, co jest tutaj delikatną nowością. Tutaj powinna być jeszcze... Ta skolopendra. Albo przynajmniej koleś z workiem. Nie, ale chyba ich tu nie ma. A może z tej strony po prostu. Dobra, co my tu mamy? A, robaczek, chodź tu. Kurde, oni dają wszystko. Nie tylko materiały na upgrade'y, ale też klejnoty. Które w sumie też są delikatnymi upgrade'ami. Ej, dwie świnki. Dobra, chyba jedna tylko się zainteresowała. No to świetnie. Nie, szczerze liczyłem, że przebiegnie jakoś tutaj. Ale chyba się zaklinowała. No dobra, na trzy ciosy, no to drugie nie ma co się zakradać w ogóle. Można spokojnie dziarsko podejść. No ale dobra, jeszcze ten będzie przeszkadzał pewnie. Ja, no nawet nie szarżuje. No ale ej, to kombo jest świetne. Chyba najlepsze kombo na nich wybrałem teraz. Ważne, żeby dostosować kombinacje, jakie się wyprowadza do przeciwników i do otoczenia. No jak jest wąsko, no nie bawimy się w horyzontalne cięcia, bo to jest niebezpieczne. Może się skończyć czymś takim. A wtedy żaden damage nie istnieje. Nie, dobra, gdzie jest wejście na górę? Może gdzieś tu? A, proszę bardzo. Gigantyczne schody. Dobrze, udało mi się je spostrzec. Zawsze uwielbiałem w grach jak światło. Można było w ten sposób podziwiać. No i w naszym życiu tutaj fizycznym też jest to świetny efekt. Bóg się tutaj postarał. Jeżeli ktoś wierzy w kreacjonizm, oczywiście. Dobra. Gdzie jest kanoniarz? Nie ma? A to niedobrze, bo pewnie gdzieś opuścił swoje stanowisko pracy i gdzieś tu się błąka. No może to byłeś właśnie ty. Już się chyba niestety nie dowiemy, bo nie można z tobą pogadać. Poza tym, kto by chciał cię słuchać? Wiadacie, że tam jest progres. Okej, ale jeszcze rozejrzyjmy się. Czy coś nie leży? Nie? No to dobra. Witamy progres.
Chyba, że tu spadnę. Nie, dobra. Nie będziemy tak przedłużać, bo to jest serio bieganie po tych samych lokacjach. To mógłbym na fast forwardzie zrobić praktycznie. No, choć spodziewam się, że boss na samym końcu będzie inny, bo jeżeli nie, no to po co mi drugi kielich i czemu się inaczej nazywa, jak to jest dokładnie to samo. No dobra, pusta lokacja, czyli w kolejnej będzie więcej przeciwników, mam nadzieję. Nie, bo co jak co, ale w tym bardzo szybkim Bloodborne, no powiewanie nudą jest totalnie nie na miejscu. I nie zagościło do tej pory jeszcze, a teraz mi troszeczkę tym śmierdzi. Bieganie pod tym samym. Cholera jasna. Nie, chyba muszę zacząć sam się bawić w trujące sztylety. No ale znowu będę tak rzadko używał, bo będę bał się zmarnować. Ach, ej kurde. Ej, nie wiedziałem, że turlając się w przeciwnika można mu zrobić też delikatny kuku. Że no, pasek co prawda mu nie zjedzie, no ale... Wyprowadzenie z równowagi? Samym turlaniem? No, to by było ciekawe. No i w sumie racjonalne też. Dobra, rozwalmy to może od razu. Kamień gdzieś tutaj w linii prostej musi być. A, pewnie tutaj, dokładnie. Kurczę, czekam na tego bossa. Mam nadzieję naprawdę, że będzie inny. No ale znowu wielki, długi, prosty korytarz, no... O, no to było. Ale to już było. I nie wróci więcej. Tylko, że właśnie jest drugi raz i pewnie będzie też trzeci. Nie no, w trzecim raczej nie, bo to jest inny rodzaj już. To wtedy zacznie się inna seria powtórzeń po prostu. Będzie się powtarzało, ale co innego. Nie, ale serio, kurde, coś miałem tutaj znaleźć? Może jakieś wrota? Póki co jest ten koleś tylko. Oczywiście na drugim końcu zupełnie. No dobra, i pochodnia tutaj. No, klatka jest windą oczywiście, no ale... Czyżbym nadłożył drogi? Cholera, jest to bardzo prawdopodobne, chyba że to na końcu tam. To jest coś wartego uwagi, ale szczerze wątpię. Co to jest? O nie, dobra, jest to przeciwnik, którego pamiętamy. Chyba faktycznie jest to Skolopendra. Jestem... Oj... Zaskoczony tym, że udało mi się dobrze rozszyfrować. Tego stwora, dobra. Okej, no to jest chyba jednak halabarda. Tylko najpierw, a właśnie. Nie lubimy ludzi, którzy później mają zamiar atakować w plecy. Można ją obejść tu? Pewnie, że można. Musi zejść na dół przecież, inaczej jak mamy ją trafić. A, w ten sposób. Dobra, no można i tak. Ej, co już po niej? Kurde, dobra, to nie było zbyt trudne. I serio, nie wiem, co robi tajemna mgła. Co mogę oczywiście momentalnie sprawdzić. Czy jest to może część rytuału? Tak. Materiał używany w rytuale świętego kielicha. No widzę, tego typu rzeczy się tu zbiera po prostu. Czyli jakiś większy exploring na razie nie jest potrzebny, ale... Potrzebne mi jest wyjście. I dźwignia. Cholera, nie, dobra. Za bardzo się cofam teraz. No bo ludzie gdzieś giną, a ja nie wiem gdzie. I to jest najsłabszy motyw ze wszystkich. Tam jakaś walka mnie omija po prostu. I jest to słabe. Ja bym z chęcią powalczył. Powymachiwał trochę halabardą. Troszeczkę tętniej zarobił. Nie, ale serio, widzicie gdzieś tą wajchę? Nie chciałbym jej szukać w nieskończoność, ale wybaczcie, teraz troszeczkę potniemy ten materiał. I przeteleportujemy się do miejsca, gdzie ona jest. Bo tu może być delikatne błądzenie, a lokacja jest obszerna. Więc uwaga, chyba że tutaj zginę. No. No to do zobaczenia na miejscu. Okej, okay, udało mi się znaleźć jakieś wrota. Tutaj na pewno nie byliśmy. No, no one nie mają w zwyczaju się zamykać. O, i mówiłem, że tu wielu przeciwników będzie. Mówiłem, że będzie ich sporo. No i proszę bardzo, tylko na szczęście nie wszyscy naraz biegną. Czyli popełniają klasyczny błąd. Walki w grupie. Nie ma co chodzić pojedynczo i czekać, aż kolejny gościu dostanie w pieprz, tylko całą zmasowaną grupą zaatakować. I wtedy ma się największe szanse na wygraną. No albo jednym zamaszystym cięciem wyciąć wszystkich. Ale to może zrobić ten koleś, z którym mi walczycie. Czy z którym walczycie grupą. Ach, to był akurat błąd. Dobrać to uderzenie, więcej horyzontalne. Ej, ale i tak umarł. Jakimś cudem. Ten za mną. Nieźle. Dobra, no to teraz ta wajcha pociągnięta, no to do zobaczenia przy drzwiach.
powiedzieć. Szczerze, to poszło całkiem zgrabnie. Muszę wam przyznać. No okej, okay, czyżby już teraz serce i kolejny wielki zakapior z bardzo długim paskiem zdrowia? No bo jak teraz była trójka większych... Aha, sorry, zapomniałem jeszcze odbicia, ale to jest chyba autentycznie dosłownie to samo. Chyba będę musiał porównać jedno nagranie z drugim. I w ten sposób się dowiedzieć, czy faktycznie tak było, czy nie. No dobra, jeżeli tutaj poleci głaz znowu. Może go olejmy i tak to będę musiał wrócić. Gorzej jak pójdzie za mną i zada śmiercionośny cios w plecy. Nie, serio, idzie? Nie, bo się teraz boję. Czy przez taką moją delikatną głupotę mogę tutaj stracić zdrowie, ej. No to pięknie, rozpocząłeś, piecho? No dobra, to już było lepsze. Okej. Okay. Niech ci będzie, błąd wybaczony. Ale muszę teraz częściej korzystać z tego, bo to jest chyba najbardziej mocarne z moich uderzeń. Oj, wnęka by się przydała. Nie, teraz już z podejrzliwością pewną patrzę na takie długie korytarze. Wiedząc, że tam może się w każdym momencie sturlać skała. Ej. Nie wiedziałem, że to można tak ładnie przycelować. A ja bym miał kombinację składającą się z trzech albo czterech uderzeń, to byłbym martwy. Nie, serio, trzeba się, nie wiem, rozgrzać coś, kurde. Postrzelać kostkami palców, nie no, bardziej tutaj chodzi o mentalność, bo palce są sprawne. Nie, naprawdę, i zacząć grać na najwyższym poziomie możliwym dla mnie. Czyli w miarę w porządku, no, jest świetna passa póki co. Każdy boss zabity za pierwszym razem. Żadnych śmierci. Na bossach oczywiście, no bo śmierci jako takie się zdarzają, no to jest Bloodborne. A poza tym inaczej, jeżeli chciałbym tutaj nie zginąć ani razu, to bym musiał sobie to jako główny cel postawić. I każde uderzenie było ważone, dosłownie. Bym odchodził, patrzył na przeciwnika i w momencie, kiedy miałbym furtkę na 100% bezpieczną, bym podchodził i robił tylko to. Proste uderzenie i nara, już mnie nie ma. I chyba wszystko w witalność bym wrzucał. Ej, moment. Nie, już myślałem, że wszedłeś po schodach, a to jest ten koleś z workiem przecież. Dobrze widzę, prawda? Oczywiście, że tak. No bo zacznijmy od tego. No, pięknie, on zaczął lepiej. Ale on jest tym słabszym, zapominam o tym, kurde. No widzicie, no boję się już tych gości po prostu. Już się cofamy? Nie, jeszcze zeskoczmy tutaj. To jest właśnie moment, czy teraz przypadkiem? No. Nie pomyliłem drogi. Nie, serio, tutaj łatwo się pomylić. Korytarze są wąskie, całkiem do siebie podobne. No można wejść dwa razy w to samo miejsce przypadkiem. No, czyżby skrzyneczka? Była tylko nagrodą. Ale mała jakaś. No ale dwie krwie. Dwie krwi. Dwa razy krew rytualna. Ej, gdzie jest ten głaz? A zresztą... No. Nie, ale to dobrze, bo kiedyś nie można było tego rozwalać w Dark Souls 1. I trzeba było za każdym razem uważać, ale też można było to przeciwko wrogom wykorzystywać. Przedszedł sobie taki przeciwnik z jaszczurzym łbem. Chyba nie, czy z wężowym bardziej. No strasznie długą szyję miał, więc pewnie to był wąż. No i można było za każdym razem dosłownie powodować, że on się nadziewał na swoją własną, przez siebie chyba nawet zastawioną pułapkę. I ginął. Starczyło macać ten jeden. Tą jedną płytę chodnikową, która wystawała i tyle. I cztery bełty prosto w klatę. To było dosłownie na samym wejściu do zamku, o którym już tutaj próbowałem wspominać i chyba już nawet szukałem dla was jego nazwy. Gdzieś tam w trakcie edycji. No ale dobra, to zresztą jest mniej ważne teraz niż tutaj progres. No czekamy na tego bossa. Ej, patrzcie, nie wszedł. Jednak. Nie, ale okej, to chyba można naprawdę biegać tutaj szybciej. Bo coś mi się nie wydaje, żebym bardzo ochoczo sprawdzał wszystkie te lochy. No bo liczyłem szczerze na nagrodę w postaci ulepszenia do autorzyka, dokładnie. Dobrze pamiętacie. No chcę wreszcie runa na swoją broń. Jakoś założyć, umieścić, nie wiem, zenchantować, cholera wie. No dobra, bossa też powtórzyliście. Czy ja naprawdę nie wszedłem przypadkiem w to samo miejsce? No nie, no bo arena jest inna. I to poza tym nie musi być koniec. Ale fajnie byłabym utrzymał passę. Ja z każdym razem jestem w szoku.
Jak muzyka zaczyna przygrywać, no moje jednoznaczne skojarzenie to God of War. Ja bym teraz z Hadesem walczył albo coś w tym stylu. Ale będziesz rzygać lawą, tak? Aha. To był idealny moment, żeby tu cię podbiec. Ale niestety, zmarnowałem tą okazję. No maleństwo. No masz na pewno jakieś szarże. Zresztą pokazałaś to już nie raz. Bestio. Dobra. No wreszcie czas na pierwszy atak? No jeszcze nie! Ja wiesz co, może podejść bliżej. Ja rozumiem, pas za pasą, ale... Dziob, kurde. No i teraz, trochę mocniej może. Ej, przecież ona leży teraz chyba. Dobra, okej. Okay. Ale o tym mogłem pamiętać. Nie musiałem się przekonywać w ten sposób, że ma jakiś atak obszarowy, kiedy jesteśmy bardzo blisko. Rozumiem, że szarża. Nie, bo coś tam, kurczę, jakieś niezdecydowanie się wkradło. Ale dobra, jest i szarża, tylko kurczę, ja unikam tych płomieni, a to praktycznie płomienie nie zabijają, tylko ona. Tylko i wyłącznie. Oj, obszarowy będzie, albo... Pewnie, że tak, dobra. Nie chcemy zmoczyć mojej idealnej pasy. Ej, przynajmniej te płomienie mi nic nie robią. No kurde, ja się boję. No to dobra, dzień dobry, chodź. No i w ten sposób. No momentalnie podcięte nogi i poprawka. No dobra, w kółko może tak nie będę robił, bo to się zaraz źle na mnie skończy. No cholera, no nie! Jedna szarża. Uuu, dobra, wiesz to. Lutuj w siebie te fiolki. No dreszczyk emocji musiał być w tym odcinku. Przecież nie mogło być tak po prostu. O kurde. Dobra. O kurde! Nie lubię takiej sytuacji, kiedy muszę się martwić o ilość fiolek, jakie aktualnie mam przy sobie. Kurde, żygi. Ma okazja. No, a jeden chociaż. Tak na otarcie łez. Dobra, może nawet dwa. Ja widzę, same płomienie naprawdę nie zabierają mi dużo. Więc można to teraz szybko skończyć. Ej, co to była gleba? No, już myślałem. Nie, dobra. Na szczęście, kiedy mamy lokon, to dosłownie leci prosto w przeciwnika. A nie tam, gdzie zaczęliśmy ładowanie tego ciosu. Można zmienić trajektorię jeszcze. Ale dobra, tylko klejnociki. No ale ogniste, czyli co? Czyżby płonąca broń? Ja się muszę cofnąć do snu tropiciela i to wszystko posprawdzać. Dobra, to już był koniec? Taki definitywny. Ej, dobrze wiesz, że chodzenie po szczątkach ludzkich wydaje inny dźwięk niż chodzenie po schodach. Ze skały. Nie, ale serio, dobra, to jest koniec? Nie ma też żadnego przejścia, no to jeżeli tak, no to... To było to trochę, kurde, słabe. Jestem wam winien coś jeszcze w tym odcinku. Więc wybierzemy się od razu do trzeciego kielicha. Ale faktycznie, to nic więcej nie było. Kurde, słabo. I rozumiem, że za każdym razem, jak tam będę wchodził powtórnie, nawet poza nagraniem, to nawet bossy będą się respawnować, prawda? No to... okej, okay, dobra. Sprawdźmy jeszcze to, bo to jest inny obszar zupełnie. Nie no, Ptumerowie. Tylko głębokość 2, a tutaj? To była jedynka? Tak, jedynka. Tu jest dodatkowy rytuał. Tutaj też. Kurde, co? Odblokowaliśmy tyle samo? Tak, no kurde. No tu jest głębia, ale Ptumerowie cały czas, czyli... No podejrzewam, że inny boss na końcu. Ale poza tym z grubsza to samo, więc dobra, ale wiecie co? Olejmy to tymczasowo. Zobaczmy, czy przypadki nie mogę sobie ulepszyć naszego piecholka w Bloodborne. No będzie tego za mało chyba niestety, bo ponad 22 tysiące już chyba muszę mieć. No ale zawsze coś mogę sprzedać przecież, prawda? Ale też zorientować się, czy nie mam przypadkiem czwartego kielicha albo tego pierwszego, który tutaj jest potrzebny. No nie. Ej, mogę te same rytuały jakby co nawet. Tak? No faktycznie mogę, ale po co miałbym to robić? Skoro tutaj mam. A chyba, że ich będzie tych kielichów więcej niż jest tutaj na grobku i po prostu jeden za drugi będzie wchodził. Raz na jakiś czas. Nie, no dobra, za mało, żeby zrobić upgrade'y, ale może...
Jakieś klejnoty przynajmniej uda mi się wrzucić. Czy jest jakiś lepszy pretendent do wrzucenia? O kurde, są. Jestem w szoku. Aż do 99? No to pięknie. Momentalna zmiana. No dobra, to podejrzewam, że ten pójdzie gdzieś indziej. Jeszcze. No daj, jakiś plus. No nie mów, że wszystko na minusie tutaj będzie. No, co od ognia jeszcze. Dobra, trudno. I teraz w tym momencie już mamy 100% potwierdzenie, że rozwalanie broszki od matki i dziewczynki było złym posunięciem. Bo czerwony klejnot już nie jest najlepszym klejnotem, jaki mogę mieć. Niestety. No dobra, nic więcej nie będziemy mu zmieniać. Teraz jeszcze tutaj tylko, ewentualnie. Coś jest in plus? No to jest in plus. Więc już z perspektywy tego patrzmy. Nie, to co mam jest lepsze. Tu w tym wypadku też. Tutaj, no to co mam lepsze. Tutaj też. Nie, okej, okay, dobra, idziemy dalej. O, to rozumiem. I reszta szmelc. Okej, okay, dalej. No tutaj in plus oczywiście. No, nie, bo ostatnio miałem chwilkę i pobiegałem sobie troszeczkę z ostrzami. Po starym Jarnam. No nie, właśnie nie po starym, tylko po centralnym. Po pierwszej lokacji. No i powiem wam, że tych łebków z pierwszego poziomu da się łatwo tym wykrawać. I dosłownie w ułamkach sekund. To jest to broń mega szybka. Cyk, pyk. Rozłożenie. No te ataki są dobre bardzo. No i też, no, to ma swój urok. To rozkładanie. I składanie z powrotem. No i ten atak należy też całkiem do przyjemnych. Ja, no dobra, kochani, serio, w tym miejscu. Zróbmy sobie przerwę i nie wiem, czy mówienie, żebyście dali w komentarzach znać, czy chcecie dalej te lochy ma sens. Bo mam w planach wrzucić ten materiał dopiero tak za 2 tygodnie. Bo to jest 24 odcinek, a w tym momencie na kanale jest chyba 5 albo 6. Więc troszeczkę czasu minie, zanim to zobaczycie. No ale w sumie... Ej, dobra. Tak zróbmy. Olejmy drugi ołtarz. Już na właściwie moment. No, drugi faktycznie olejmy, bo go przeszedłem. Ale olejmy póki co. Ołtarz numer 3. O głębokości 2. I dopiero kiedy się odezwiecie pod tym odcinkiem w komentarzach, czy... Chcecie, żebym to kontynuował, to ja wtedy to nagram. No chyba, że totalnie skończę Bloodborne i to będzie jedyna rzecz, jaką będę mógł zrobić. Po prostu pójdę tam i to zrobię. No, ale faktycznie. To może zdać jednak egzamin. Dobra, to tak zróbmy. Więc w następnym odcinku polecimy do auli, gdzie mieliśmy lecieć przed tymi wszystkimi rytuałami kielichów. Więc tymczasem żegnam się z wami. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.